kanale rolnikowo.pl. W ciągu dalszej akcji Sianokosy właśnie jesteśmy, przewracamy drugi raz sianko rano. Miałem nagrać rozwalanie zwałków, ale po prostu zapomniałem kamerki i rozwalam sobie tutaj właśnie, przewracam sobie w zasadzie sianko, które niestety zamokło. W sobotę był deszcz u nas i w niedzielę, w sobotę spadło 10 litrów na metr kwadratowy, no i w niedzielę też poprawiło kolejnymi 10 litrami. No i tak, no było na wałkach, no i dzisiaj rozwalam, ale niestety nie będzie się nadawało jeszcze do zbierania. Prawdopodobnie jutro będziemy zbierać, czyli to będzie wtorek. Nie wiem, czy ten film się ukaże, bo tam jest jeszcze trochę materiału na zaś nagrane. No ogólnie tutaj sianko jest ładne. Co tu mogę jeszcze powiedzieć? Tutaj dość grube. Ciężko ma nawet pająk rozbić tego. No po takich opadach deszczu, no to wiadomo, no nie ma co się dziwić. Ale dzisiaj trochę je podsuszymy. No i jutro będzie do zbierania. Dzisiaj rano też kosiłem ostatnie dwie łąki. Także zobaczycie, pojedziemy je rozwalić kukosy. Także się tam prezentuje z tyłu. Zostały ostatnie dwie łąki, będzie posianokosa. Zobaczymy, ile wyjdzie tego towaru. Może jeszcze powiedzmy jakiś drugi pokos się zrobi, tam jakąś przyczepkę ze dwie zwierzę i więcej nie będziemy zbierać. Nie trzeba jeszcze kupić jakieś cielaki, bo Lili sama tego nie zje. I co, no później wieczorem to zrobię na wałki. Nie wiem, porobię tutaj więcej tych wałków, bo tutaj było na 4 takie dość dobre wałki zrobione. Nie wiem, może na 6 to zrobię, żeby było lżej to rozwalić jutro. I po prostu rozwalę od brzega ze 2 godzinki i będę zbierał. No nie ma na co czekać, pogoda ma być jutro, także jeszcze sobie, teraz jest godzina 15, to sobie jeszcze tak do 18 dosłownie, a później to przyjadę właśnie zbałować i będzie praktycznie posianokosa. Będziemy się przygotowywać do śliw, ale to jeszcze trochę robot innych jest. Tak to się prezentuje z tej perspektywy. No jest tu trochę sianka, nie powiem, że nie. Tutaj właśnie pod polem jest właśnie grube, że ciężko to po prostu przewrócić. Ale dajemy radę. Tutaj jest taki kombun. O, widzicie, że no ciężko ma nawet ten pająk tu rozwalić, bo jest jeszcze dość mokrawe, ale już lepiej się i tak rozwala niż rano, bo ciężko to było w ogóle ruszyć. Po prawej stronie owies, tutaj miejsce, gdzie piorun strzelił, no i tutaj jest no gorsze widać, a tam dalej no to ładnie się nawet prezentuje, nie powiem, że nie. Dobra, rozwalę to do końca, przewrócę znaczy się do końca i zobaczymy się na polu, gdzie są kukosy, także tam porozwalamy trochę, coś tam się jeszcze dobra. No, jesteśmy na tym drugiej łące, rozwalamy kukosy. Nie jest tutaj jakaś duża łąka, ale przyczepa siana zawsze tu jest. Nie wiem nawet, czy w tym roku nie będzie więcej, bo stąd to zawsze ledwo udaje mi się to zmieścić po prostu na moją przyczepę. Tutaj moje ziemniaczki, no tutaj perfekto, ładnie się prezentują. Były raz obradlane, nawóz. Miałem dopryskać na chwasty je, ale już jest za późno, już jest duża faza
duża faza ziemniaka, no i po prostu, no nie będę już tego pryskał. Obradle je drugi raz i powinno to wystarczyć. Tutaj pszenica się wykłasza pomału, no są samo się wyżyta i przeżyta, jak to po kombajnie u nas, w naszych stronach. Nie ma się swojego kombajnu, no to i są po prostu, wiecie, no kombajn przyjeżdża z pola na pole, nie jest czyszczony do końca i są po prostu samosiewy różnych zbóż, bo mając własny kombajn, planujecie sobie, że na przykład dzisiaj jest powiedzmy wtorek, wjeżdżamy w pszenicę, kosimy tylko pszenicę. No i jak już kosimy tą pszenicę, no to powiedzmy czyścimy kombajn i przerzucamy się na przykład na przeżyto czy na żyto. I jedziemy z tematem i wtedy nie ma takiego czegoś, że masz w zbożu samosiewy różnych zbóż. No żyto to przeważnie teraz, nie wiem, coś z tym żytem. Na większości plantacjach u nas pojawia się żyto, nie wiadomo skąd. Ale są samosiewy. No nie wiem jak to będzie w tym roku. No chciałem jakiś certyfikat jeszcze zasiać. Myślałem jakąś pszenicę, właśnie certyfikat, tylko że no kurde szkoda gdzieś ładować certyfikat jak ma znowu odbić w tym żyto. No i nie wiem, zobaczę. No a to tak to się prezentuje tutaj z tyłu. No pajączek rozwala. Jutro się przegrabi grabiarką, no i zbałuje się i w środę będzie do zbierania. No i tak sobie jeździmy czwóreczką na biegach szosowych, że tak powiem. Aby trochę to rozpalić. Jeszcze będzie sobie skłon gdzieś tak do 19. No pogoda fajna, wiaterek. I tak, to może nagram jeszcze wam coś z grabienia później. Nie będę was tutaj przynudzał jeżdżeniem w kółko. No bo wiecie jak się suszy trawę, nie? Jak na rodeo, także widzimy się w późniejszej części dnia. Musimy grabić tutaj na najmniejszą łąkę na moich areałach. Tu jest taki pasek, dawniej tutaj nie więcej było, tylko tutaj zabrali na obwodnicę, na trasę S7. Zgrabimy sobie to. Może tutaj na dwa wałki. I to będzie jutro do zbierania. Ostatnie dwa pola będą do zebrania. I kończymy po prostu tą nierówną walkę z sianokosami. Objadę sobie to dookoła. I później to przedzielę chyba tutaj. Przedzielę sobie to później na pół. Sianko nawet fajne, zielone. Objadę sobie tutaj dookoła. Tu nie jest jakoś bardzo... bardzo co? Szeroko. Tutaj dawniej było pole. O, tutaj dawniej było pole, taki kawałek nieduży. Ale tutaj sam piach, no i postanowiliśmy, że tutaj już nic nie będziemy uprawiać. No to już jest od kilku lat, tak. No trawa nawet tutaj nie chce bardzo rosnąć. Może jakby zasiał, to może by coś było, ale na takich piachach to widzicie, jaka jest marna.
przyczepy będzie raptem. No tutaj gdzie ogólnie była łąka, no to jest trawa fajna. Ruskim siano, także trzymajcie się.